Trzeci rok. Kasia, no jak? Otwórz, powiedz coś. Siemaneczko. Dzisiaj pokażę wam mój rów i złapię ryby. Choć wiem, że to śmiesznie brzmiało, ale musimy złapać najpierw ryby i potem zobaczymy, ile wody jest w rowie. Chleba im trochę rzuciłem. Wiem, że się niby nie daje. Kurde, i co teraz? Chyba trzeba będzie spompować wodę. To co, spróbujemy na siatkę? Ciekawe. Bo tam pompy są, kurde. Czysta woda. Ale zaraz brudna. Może uciekły. Koty zjadły. Nie, trzeba wodę spuścić. Powiem wam tak, wody zostało mało. Widziałem rybki. Tylko, kurde, już się zamoliłem. Nie mogę ich złapać. Kombinujemy dalej. O, i syf. Czy tą pompę odsłonię? O, jest. Ty żyje? Żyje. Jedną mam. Jest. Trzecia. Jest. Misja udana. Zobaczcie, jakie ładne. Trzeci rok, kurde. W rowie były. No i zaraz wrócą do rowu. Zaraz wpuścimy i pokażę wam z drona też, jak ten rów wygląda. Pięknią się, kurde. To jest odporna ryba. Wody trochę więcej. Po kolana, można powiedzieć, gdzieś tak jest. Spokojnie wystarczy na nawodnienie 7-8 godzin i ona napływa po prostu, nie? Wybija z gruntu, rybki tu czuję, poczują się, kurde, jak w oceanie tym razem, a nie w kałuży. To co? Wyrzucamy. O, poszła. I najlepsze jest to, że one tutaj trzeci rok były, ja niczym ich nie karmiłem. Niczym. I one sobie tu żyją. Dają radę. O, tam popłynęła. Może było widać. O! I czwarta. Pokaż ryjek. Otwórz, powiedz coś. Złote życzenie. Złote życzenie. Tyle. Misja została zakończona. Pomyślę jeszcze nad kołkowaniem. Dopóki to tak, wiecie. To było. Nic na razie nie zawaliło. To też tutaj było tak podebrane. Został stary kołek, muszę to wyciągnąć. No, także woda jest. Zobaczymy, jak to zimą będzie. No to odlatujemy i do zobaczenia.